witam bardzo serdecznie. Z tej strony Skuler, a w dzisiejszym odcinku to będzie taki główny informacyjny, ponieważ właśnie zamierzam zwrócić właśnie pewne szczegóły dotyczące projektu, w którym właśnie dałem znać w ogóle na moim ostatnim poście i zamierzam właśnie się z tym sobie zapoznać. Ale ci najwyżej jak już ci są, no to właśnie mogę najwyżej właśnie zdradzić, że to właśnie to ma być właśnie związane z tą animacją, co też właśnie jest taka właściwa fabuła. I na czym właśnie będzie się skupiała, to ja już wam poopowiadam. Chyba, że najpierw jeszcze pokażę wam jeszcze zdjęcie, jak będzie mi to wyglądało. O, właśnie będzie wyglądało właśnie więcej w ten sposób. Fabuła skupiająca się właśnie na ściśle tajnej agencji, co ma właśnie na celu właśnie zwalczenia pewnej przestępczości, pewnej złowrogiej organizacji, które ma niewiadome zamiary. I tak, no na naszym środku to już można było zgadywać, że właśnie są ci nasi główni bohaterowie, którzy właśnie będą mieli właśnie najważniejsze role i najbardziej właśnie się w tym staram oczywiście. Oczywiście zaczynam oczywiście od scenariusza, bo chyba będzie dla mnie to wygodniej, jeśli będę właśnie pisał scenariusz, tak całkowicie tak mnie się rozpisać. A później jak już nawie, że mogę jeszcze w tym czasie na pobóle kilka różnych scenarii, a już co prawda nie byś takie gotowe postacie, ale wszystko póki co takie robocze i stworzę oczywiście wszystko już do tego specjalnie animacje. No myślę, że takie podstawowe informacje, no mamy już to za sobą i tak, no tych jeszcze innych tych jeszcze postaci, to myślę, że coś jeszcze mógłbym należy poopowiadać, ale nie jestem jeszcze dobrze jeszcze z tym zdecydowany, co jeszcze tam można było należy tam jeszcze wstawić. Bo powiem, że póki co nie jest jeszcze robocze, bo właśnie to jest póki co taki właśnie projekt, a nadzieję, że jak będzie taki mocno rozwinięte właśnie pod względem właśnie waszego zainteresowania, bo jestem też właśnie ciekaw właśnie waszej szczerej opinii na ten moment w ogóle, jak wygląda zarys, bo chcę się oczywiście dowiedzieć, czy chcę się dobrze przekonać, czy mi się faktycznie ta robota by mi się opłaciła, bo szczerze mówiąc właśnie zamierzam budować ciekawych akcji, ciekawych wątków, rozbudowane fabuły i w ogóle, żeby było naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie się to oglądało i w ogóle, nie? Jestem otwarty na wasze szczere opinie na ten temat, no, bo myślę, że mógłbym tak czy siak właśnie pracować nad tym, ale to będę pracował na tyle długo, bo może wszystkie na razie póki co, jakby jest póki co robocze, mogą zupełnie inaczej wyglądać te wszystkie koncepty, bo to jest póki co właśnie koncept. Mogą mniej więcej wyglądać, najwyżej jakoś, może inaczej jakoś będzie wyglądało to wszystko, ale no zobaczymy w ogóle w takim razie, jak to będzie wyglądało. I oczywiście taki bonus, który oczywiście dotrwałem od tego samego końca, to mam oczywiście takie bonusy info. Właśnie dla fanatyków LEGO to oczywiście mam specjalne info, bo oczywiście możecie nawet odwiedzić właśnie fajne wystawy, które oczywiście są związane chociaż z LEGO Technik. I możecie właśnie teraz właśnie zobaczyć właśnie co tutaj najwyżej ma tutaj ciekawego do zaoferowania. Oczywiście zobaczcie właśnie gdzieś pod terenem, gdzieś właśnie blisko terenu z Salvatora, więc jak najwyżej. I możecie że tam najwyżej też coś tam pobudować z całą rodziną, więc no najwyżej no, zachęcam was do tego, bo naprawdę ja jestem zaciekawiony zresztą. Właśnie to są właśnie takie małe wydarzenia, jak najwyżej jesteście zainteresowani. No i cóż, no ja jestem coś zaciekawiony w ogóle i jak ktoś jest jeszcze bardzo ciekawy i chce się też najwyżej coś jeszcze o tym dowiedzieć się, to można najbardziej zadać śmiało te pytania. I też właśnie pana mi pomysł, żeby nie zrobić może drugie Q&A, jeśli macie jakieś właśnie pomysły, to możecie jak najbardziej zadać śmiało. No i cóż, no, jeśli chodzi o takie informacyjny odcinek, to było na tyle. Mam nadzieję, że wszystko się taki odcinek spodobał i co myślicie, że zaczną mówić o tym projekcie i czy właśnie chcecie właśnie odwiedzić właśnie tą wystawę właśnie tych małych techników i oczywiście jeszcze właśnie to Q&A, które możecie mi właśnie zadać te pytania, oczywiście czy pod tym filmem, czy właśnie pod tamtym postem. No i właśnie zobaczymy się już niedługo, nie wiem kiedy, ale prawdopodobnie niedługo. Także do usłyszenia, teraz cześć, siema!